tej chwili widać wyraźny podział, jednak większość pracowników umysłowych przystąpiła do PPK. Jakieś przełożenie 2 do 1 w tej chwili. Obydwie grupy przystąpiły do programu, natomiast zdecydowanie grupa pracowników umysłowych wyszła na prowadzenie, jeśli chodzi o zapisanie się do PPK. Ponieważ od początku postawiliśmy na pełne poinformowanie pracowników, po wyborze funduszu, który miał utworzyć dla nas PPK, przeprowadziliśmy kilka spotkań z pracownikami na różnym poziomie. Następnie była akcja informacyjna odnośnie samych PPK i tutaj to, że jesteśmy tutaj i dostaliśmy to wyróżnienie, też związane jest z tym, że pracownicy mieli do nas zaufanie. W momencie, gdy powiedzieliśmy, że jest ok, warto przystąpić, pracownicy zaczęli przystępować, tak? Także tu jest kwestia tego, że firma funkcjonuje od lat, jesteśmy ze sobą od lat, ufamy sobie. Ja jako szef HR-u wystosowałem do pracowników bezpośrednie pisma, w których poinformowałem o autozapisie do programu PPK, o korzyściach spłynących z programu, a pracownicy sami poprzez dojrzałe decyzje, poprzez rozpoznanie tego programu i zagłębienie się w jego niuanse, podjęli decyzję o przystąpieniu. Świadomych pracowników tak. Musimy zaznaczyć, że nie każdy pracownik jest świadomy istnienia i korzyści. Tak? Ktoś przychodzi do pracy dopiero często przy podpisywaniu umowy z wydziału HR dowiaduje się, że jest możliwość przystąpienia do PPK, prawda? Także ci świadomi, którzy sprawdzają dane, sprawdzają firmę, wiedzą o tym i na pewno tak to traktują. Oczywiście, że tak. Chociażby poprzez dzisiejsze wyróżnienie, które otrzymaliśmy od PFR-u, jako przyjazny pracodawca, będziemy go ulokowywać w odpowiednich materiałach, aby informować pracowników o tym, że jesteśmy rzetelnym pracodawcą.